Eksperyment. Pieniądze versus niszczarka. Kolejny jest eksperyment widzowie, który zasługuje na Nagrodę Nobla. Tak mi się przynajmniej wydaje. Spartiatik! Yeah, boy! Ale moi mili, to jest kolejny odcinek z reakcji. No troszkę nie było, prawda, kilka dżunków. Trzeba było się rozluźnić po milionie. Ale już jesteśmy, moi drodzy, za 7 dni. Niecałe, niecałe, ale będzie nuta. Wszystko już jest gotowe, także już wiem jak to wygląda. Bardzo mi się podoba osobiście. Czy wam się spodoba, to już zależy od was, ale ja jestem zadowolony. Moi drodzy, dzisiaj eksperymenty. Bardziej dzisiaj niszczarka, kiedyś nagrywałem takie filmy tylko i wyłącznie z niszczarki. I chciałbym dzisiaj właśnie taki odcinek nagrać. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał tam na dole. Już mamy milion, ponad, co nie wiem po ile teraz mam lecieć, no marzenie spełnione. Po prostu zostawcie subka, żeby na przykład nie przegapić nutki, nie? Wpadajcie jeszcze na Instagrama. No i co, no usatysfakcjonujemy się dzisiaj. Luźny wieczór, miłego oglądania. Nie no, na sam start pieniądze, proszę. Aaa, to się łamie dosłownie jak szkło. To ostrze. No ale to mam mieć swoje zastosowanie, a nie. Nikt tego do niszczarki nie wrzuca jak ta osoba. Oczywiście link do twórcy tego filmiku, który dzisiaj będziemy oglądać, czyli satysfakcjonujący, jest w opisie, przyjaciele. O, darmowy dziadek do orzeków. Tylko że jak już będziesz chciał zjeść te orzeszki, no to już troszkę ci ta skorupka będzie między zębami zgrzytać. Sposób na rzucenie papierosów. 100 papierosów na raz wyrzucił. No i to jest sposób na rzucenie palenia. Jak to wybuchło w ogóle? Lekko się przeraziłem. O, to będzie dobre, bo tam jest ta pianka w środku. Jak to się skruszyło? No i ktoś mówi, że kaski są mocne, to powinno przetrwać. Ja pie... Zaczyna się. No i to jest kask. To powinniśmy mieć na łbie podczas jazdy rowerem. Pak, to się ledwo niszczy. Ten żelek w ogóle myślałem, że on się tam zapcha. O, pomarańczka. No ale sok puścił, aż mi się jeść zechciało. Bita śmietana. Aż mi się jeść zechciało. Strzeliła. I mało tej bitej śmietany jest tam w ogóle w tym. O, to da radę? O Jezu, jak łatwo. Tylko to było takie ameliniowe. Jezu, jaki rozciągnięty chłop. To są te zabawki niezniszczalne. Płyta główna. Zawsze jak byłem mały, mówiłem na płytę główną, że to jest takie małe miasteczko. Nie wiem, czy wy też tak mieliście. Jak byłem mały, to tak było. Nie miałem pojęcia, co to jest. Dlaczego to tak fajnie wygląda? Wszystkie niszczenie tych przedmiotów też niszczenie boli po prostu, nie? Boli w serduszko. Co to jest? A to jest galaretka zrobiona w rękawiczce była. Jak to zarąbiście wygląda. Kozackie są te niszczenie. Jezu, myślałem, że to jest galaretka, to byłoby napój po prostu. Dobrze, że to na zewnątrz robił. Są jakieś fałszywe AirPodsy. Nie no, serio, nawet te fałszywe, jak to boli. Jakby wrzucił normalne AirPodsy, to byłoby mi przykro. Dobrze, że moje tutaj żyją i mają się dobrze. Nie mogę tego zrobić, bo plastikowa noga. Pożarło to. Bo otworzył, nie wyobrażam sobie tam dość normalnej nogi, nie? On na Halloween. Już co prawda po Halloween, ale dlatego niszczymy tą dynię, nie? Faktycznie. Raz miałem w ogóle, faktycznie, jak było Halloween i normalnie jak się... Teraz już nie obchodzę w sumie tak Halloween, ale kiedyś byłem zajarany tym i zawsze sobie robiłem dynię, nie? W sensie no tak jak tutaj była i tak zgniła, że meble mi też zgniły, także... To jest najciekawsza historia, jaką wam w ogóle opowiedziałem na tym kanale, no dosłownie. To niedobrze świadczy i on ma milion, przypominam. A najciekawsza historia to jest, że mu zgniła dynia na Halloween, przez co mu meble zgniły. I opowiedział dopiero mając milion subów ją. Interesujące, prawda? O, kinetyczny piasek. Ale to będzie chyba nadal do użytku, mi się wydaje, taki kinetyczny piasek. A to już nie będzie do użytku, ma milion? Kawki już się nie zrobi. Nie wiem, robi to oro. Jak to żadnej satysfakcji nawet nam nie dało. O, no i to jest na przykład fajne. To się nie zapcha? Jak to mieli to? Żółty slajmik. Ten dźwięk jest piękny. Jakieś akta. No proste. Skąd on miał tego tyle? Co jest? Tylnią tą klapki. Ile on skąd tych miał tego sprawdza tyle? Z jakichś iPhone'ów 6, ale kurde. Boxback. Aha, to jest do boksowania. Worek. Taki mały. Po prostu zwykła taśma. Co? Skąd on miał tego baniak tyle? Cały. Jak on tam srał? Kurde, ty ten plastik... Pa, daje radę, to jest niemożliwe. Szczerze myślałem, że się zapcha, w sensie, że się zatnie i już nie da rady. Bo kokos to na luzie. I tam była woda w ogóle... I nie było wody w tym kokosie. Może sobie wcześniej wypił. Co? Co to jest? Kto to wymyślił?
3D. Co jest grane? Jakaś pasta do zębów, której nawet nie znam, no ale... O, każda sama by tak zareagowała, o właśnie, ajajaj. Troszkę sprzątania, no. O, dry wet. Napiszcie w komentarzu, które wam się bardziej podobało. Mi w sumie chyba bardziej wet. Co? Które się fajnie zniszczyło? Sprzątania, no. O, dry wet. Napiszcie w komentarzu, które wam się bardziej podobało. Mi w sumie chyba bardziej wet. Niszczenie kartonu. To jest piękna rzecz. Ten dźwięk jest najbardziej... Nie! Dlaczego? Tyle dzieci mogłoby się ucieszyć na tyle na widok tylu lizaków. Poszło w niepamięć. Jakie zarąbiste, ma takie kuleczki w środku. O Jezu, on wybuchł! Ja myślałem, że on tam w te krzaki poleci. Ten komentarz jest złoty, przysięgam. Na razie. Mogę to słuchać on stop. Kolejna niby niezniszczona zabawka, która jest zniszczalna. Może on co tak był milion. A, jakaś po prostu rura aluminiowa, tuba. Jak to jest nazwane? Tuba, po prostu tuba. Bębenek, jakiś tandetny bębenek, ale... Troszkę tam wydał dźwięk, no, co prawda muzyki nie zagram. Nie! A dobra, to Jezu, już się wystraszyłem. Bo to są tak, to jest stary przycisk. No jest troszkę cenny, nie? Już, że go nie zniszczył, bo... No i razem się pomieszała, prawda? O, znowu niezniszczalna zabawka, tylko że tym razem Scooby-Doo. Jezu, jaka fajna zabawka w ogóle, co jest? No już nikt się nie będzie poławił. O Jezu, jak to wygląda! Tam jest ręka sztuczna. Ale to pożera. Jaki słodki dźwięk. Zachciało mi się jeść galaretkę. Strasznie dużo galaretek, tak to było i strasznie mi to zrobiło smaka. A, piszczałki. Piszczałki też nie mogą zabraknąć. Skittlesy. To jest taki napój skittlesowy. Kurde, ale on dostał chyba w łeb tym laserem. On tam stał akurat i to w niego waliło. Skittlesy. Moim zdaniem to musi być za słodkie. W sensie no, tak myśmy... O, GoPro to wywaliło. Tak mi się wydaje, że tam to... Budziki. No, że nigdy już nie wstaniesz. Ile starych tyle... Budziki zniszczył, nigdy już nie wstaniesz. Nie mogę, no nie mogę. Jak ten komentarz jest złoty. Nie wstaniesz. Ile starych telefonów ty byś mógł... Biedne telefony. Jeszcze pewnie tam była jakaś ta Nokia 3310. On tam tyle sypuj, że tej zniszczarki wrzucił. A co patrzymy, to ona jest czysta. To jest dla mnie, kurde, szok. Boże. Dobra. O Jezu, to jest jakiś puder? A to jest puder dla takich chyba dzieci. Z tym mi się kojarzy. A to był jakiś zepsuty. To był chyba prawdziwy, ale zepsuty już ten iPad był. Co to za żele? Ten dźwięk. Znowu jakiś jelly stick i galaretka, nie? O. Ostatnie zapiszczenie w ich życiu. Co to za połączenie chore? Galaretka, bita śmietana i... Znaczy nie, to jest akurat dobre połączenie, ale... Piłkę, dwie piłki do tenisa? Co? Jezu, co to był za dźwięk? Ojeju. O, ale ciarki mi przeszły. Ja nie mogę, na końcu, te drewno. Nie, napiszcie, czy komuś też tak, kurde, przeciąłeś. O Jezu, ten iPhone. Przeszły wam ciarki? Wyłącz to, kurwa, bo mi ik od tego ubywa. Co ty pieprzysz, jak to jest złoto? Szpakowski i tego, komentowania filmików o niszczarkach. A ten aparat w ogóle, ja nie mogę, co on wybiera? Aparat co chwilę jakiś inny. Dziękuję za stabilców. To jest takie typowe szkło ze starych drzwi, tak mi się kojarzy. Tak to wygląda. Ale to fajnie strzeli. No. Jej, jak ładnie to wygląda. Poza tym on ma milion subów, a, czyli ma milion IQ. Nie, co się dzieje? Na początku to walczyło sobie. Kurtyna? To jest bardziej taka chyba roleta, nie? Ale skwiercze, no plastik. Aha, to jest to. Ale Nutella walnie. To jest to. Błagam, to jest co. Niebezpieczne. To jest mega niebezpieczne. O dobra, na razie jakoś nie strzeliło, ale... No teraz strzela. Jeszcze to szkło w tej Nutelli jest tak grube. Plus 18. Weź to umyj teraz.
Co to jest za piłka? A, dobra. Jo, dobra, najlepsza chyba rzecz dzisiaj. Czemu to było tak z... O, co to jest? To było wypełnione żelkami znowu. O, baw bomby. Bomby do wanny. Miotła Baby Jagi. Wiedźmy, takiej typowej wiedźmy. Miotła Baby Jagi. Proszę, bez ciarek. Dobra, na razie nie, ciarek jakoś tak nie mam. A jak on to czyści? Jezu, zniszczył całą miotkę. Najlepsze pytanie. A, dobra, odcinka. Nie, jak on to czyści? Mam ciarki. Frisbee. Najzwyklejsze plastikowe frisbee. W Batmanka. Frisbee w Batmanka. O Jezu, ta ręka. Ręka. Sztuczna ręka. Kurde, ale ten plastik jest mocny. Te poprzednie plastiki się tak kruszyły, a ten się tak wyginał. O Boże, bile. Jestem ciekaw, z czego bile są zrobione. Jakieś, to wygląda jak jakiś taki marmur. Kamień, znaczy marmur? Wiadomo, że z jakiegoś kamienia, ale jestem ciekaw z jakiego. Aż sobie wpiszę po filmie, jaki to jest kamień dokładny. Baloniki. No to w sumie najmniej szkodliwe było w tym odcinku te balony. No i znowu żelek, jeszcze Coca-Coli. Z baniaka zrobione. Piękny żelek. To było na tyle. O, piłeczka antystresowa. To by było na tyle, no, na straganach takie są, prawda. Zawsze jak byłem dzieciaczkiem, to kupowałem takie bajerki. Po jednym dniu oczywiście to się niszczyło, ale zabawa była przednia. To jest czerwone, to jest pomarańczowy slime, czy mi się wydaje. Teraz ma kolor czerwony, ale wcześniej miał pomarańczowy. Czy ja jestem daltonistą? Nie, no mi się wydaje. Dziewczyny, napiszcie, czy to był... Czy to był czerwony? Na początku pomarańczowy mi się wydaje. Ojeju, puszki coli, jak to szybko wciągnęło w ogóle. Ile figurek. Sprawdzam. Skąd on tyle ma? Jezu, jak to będzie wciągać. Skąd on tyle ma? Najważniejsze. Sto jest, ich jest tam 100 tych figurek. No zaraz ich nie będzie. Zapalara. No to wybuchnie. No. Oj, to jest satysfakcja. Ale walnęło. Ciekawe, czy ta kamera w ogóle przeżyła. Nie, no przeżywa. Ciekawe, co ile odcinków ta osoba, która to nagrywa, musi wymienić aparat. No na pewno już nieraz odcinek. Walnął ten aparat albo w ziemię, albo te przedmioty w niego uderzyły. GoPro to tam żyje, GoPro to jest niesamowite, kurde, twardy byczek. Jakiś stary laptop. Kurde, przyszedł jego kres. Ja bym sobie zostawił taki laptop, kurde. Przyszedł twój kres. O, zaczęło się pierwszy raz w tym odcinku. Nie dało rady, poczekaj, da radę do końca? Nie, no da radę na pewno. Zatnie się znowu. Ej, nie daje rady, co ty gadasz? Pierwsza rzecz, która nie jest... Niszczenka nie jest w stanie zniszczyć tak od razu. Pewnie po czasie tam jakimś na pewno to się zniszczy, nie? O, właśnie, teraz. O, znowu się zacięło. A tam jest w ogóle napęd. Będziemy to i to oglądać, napęd jest twarde. Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się ten odcinek spodobał, trzecie łapeczkę do góry oczywiście. Widzimy się w następnych odcinkach. Co dwa dni teraz są filmy. Wyczekujcie nuty, która będzie już za 8 dni normalnie. Nie interesuje mnie nic, tylko kiedy ta nuta? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nitre Zero Sky dał na Goliborde 10 zł. Slavitzlord to jest kurde w dupę lepsze niż to, co on oglądał wczoraj. Skoro od tego ci IQ spada, to po wczorajszym seansie byś zapewne oczy se wydłubał. Ale o co ci chodzi? Wczoraj były te TikToki z Magikalem, to było oro totalne. Nie wiem, o co ci chodzi, naprawdę. Fajne te filmy, co ty pieprzysz? A to jest trailer nutki. Milion. Jestem bardzo szczęśliwy, więc nie musisz mnie pocieszać. Chwilą wiem milion i nie mam zamiaru przestać. Robimy takie hity, że za chwilę spadniesz z krzesła. Ale ja za to wszystko. No. Czekamy, 8 dni. Hity są robione. Karolek też nagrał niszczarkę. On lepiej komentuje niż Palion. Nie no, żeby Karolka dać się, on lepiej komentuje. Cześć, Lucjanie i Lucynko. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy oglądać rzeczy puszczane w niszczarce, ale nie byle jakiej niszczarce. Zostań do końca, ponieważ ta niszczarka niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze w zaledwie 2 sekundy. Może 3, nie wiemy nigdy, bo jakby 2...
51 to już jest 3. 51 setnych sekundy. W sensie, no do 3 sekund się zmieścimy. W 2 sekundy niższy ta niszczarka. Także Lucjanie i Lucynko, zostaw oczywiście łapeczkę w górę. I to szybko klikaj łapeczkę w górę oraz zostaw hashtag 2 sekundy. A jak będzie milion hashtagów 2 sekundy, to nagrywam 60 seconds. Może być takie rozwiązanie. Pamiętaj, hashtag łapeczce. I zaczynamy oglądać rzeczy, które są rozwalane w tej niszczarce. W zaledwie 2 do 3 sekund. Do 5 może, nie wiem. Dobrze, zostały zniszczone i szkoda. O nie, zestaw zabawką z Happy Meala. Z Happy Meala. O nie! Dyniowa ręka, panie! To jest Halloween! To o, to było creepy! To było creepy! Kto uważa, że to jest creepy, strzela łapeczkę w górę! Już teraz, jest, jakie to było creepy! Ta gumowa ręka, oczywiście była to gumowa ręka, chociaż nie wiem, może to ręka jakiegoś naprzykrzającego się sąsiada, tego gościa, gejzera, który to wszystko rozwala w tej niszczarce. Są mi zapalniczki, no i już nigdy świeczki nie zapalę na romantyczny wieczór. Dlaczego? Boks, koniec z boksem, Lonsdale, nie ma rękawicy z Lonsdale'a, jakiś telefon. Jezus Maria, on coś bierze przed tym, ej, no nie wiem, to jest dziwne, przysięgam. Nie będziemy tego oglądać. Palion jest lepszy, bo Palion jakby gada takie z dupy rzeczy totalnie, że to jest aż śmieszne, a Karolek to taki tryhard. Na siłę coś cały czas chce mówić, żeby nawet sekundy w jego filmie nie było bez jego komentarza. No w dupę, no nie da się tego oglądać. Przysięgam ci. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!